Nowenna do świętej siostry Faustyny. Dzień szósty. Wypraszanie miłosierdzia Bożego dla świata. Córko moja, schyliłem serce swoje do próśb Twoich. Zadaniem Twoim i obowiązkiem jest tu na ziemi wypraszać miłosierdzie dla świata całego. Modlitwy, posty, umartwienia, prace i wszystkie cierpienia łączyć będziesz z modlitwą, postem, umartwieniem, pracą, cierpieniem moim, a w ten czas będą miały moc przed Ojcem moim. Czynię Cię szafarką miłosierdzia swego. O Boże mój, jestem świadoma posłannictwa swego w Kościele Świętym. Ustawicznym wysiłkiem moim jest wypraszać miłosierdzie dla świata. Ściśle łączę się z Jezusem i staję jako ofiara błagalna za światem. Bóg mi nie odmówi niczego, kiedy Go błagam głosem Syna Jego. Moja ofiara jest niczym sama z siebie, ale kiedy ją łączę z ofiarą Jezusa Chrystusa, to staje się wszechmocną i ma moc przebłagania gniewu Bożego. Bóg miłuje nas w Synu swoim. Bolesna męka Syna Bożego jest ustawicznym łagodzeniem gniewu Boga. Święta Faustyno, wraz z Tobą chcę błagać o miłosierdzie dla całego świata, szczególnie dla grzeszników oraz kapłanów i osób zakonnych, aby święcie żyjąc prowadziły lud Boży po drogach zbawienia. Litania do świętej siostry Faustyny. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Faustyno, żywy świadku miłosierdzia Ojca Niebieskiego, módl się za nami. Święta Faustyno, pokorna służebnico Jezusa wcielonego miłosierdzia, módl się za nami. Święta Faustyno, posłuszne narzędzie Ducha Pocieszyciela, módl się za nami. Święta Faustyno, ufna córko Matki Miłosierdzia, módl się za nami. Święta Faustyno, powiernico orędzia o miłosierdziu Bożym, módl się za nami. Święta Faustyno, wierna sekretarko słów Jezusa Miłosiernego, módl się za nami. Święta Faustyno, wielka apostołko miłosierdzia Bożego, módl się za nami. Święta Faustyno, szafarko Boga bogatego w miłosierdzie, módl się za nami. Święta Faustyno, darze Boga dla całego świata, módl się za nami. Święta Faustyno, dostrzegająca dobroć Stwórcy w każdym stworzeniu, módl się za nami. Święta Faustyno, wielbiąca Boga w tajemnicy wcielenia, módl się za nami. Święta Faustyno, uczestniczko męki i zmartwychwstania Pana, módl się za nami. Święta Faustyno, przewodniczko na drodze Jezusowego krzyża,
módl się za nami. Święta Faustyno, spotykająca się z Jezusem w sakramentach świętych, módl się za nami. Święta Faustyno, zjednoczona z oblubieńcem w swej duszy, módl się za nami. Święta Faustyno, olśniona miłosierdziem Boga w życiu Maryi, módl się za nami. Święta Faustyno, miłująca Kościół, mistyczne ciało Chrystusa, módl się za nami. Święta Faustyno, mocna prawdziwą wiarą, módl się za nami. Święta Faustyno, wytrwała niezłomną nadzieją, módl się za nami. Święta Faustyno, płonąca gorącą miłością, módl się za nami. Święta Faustyno, piękna prawdziwą pokorą, módl się za nami. Święta Faustyno, prosta dziecięcą ufnością, módl się za nami. Święta Faustyno, wzorze pełnienia woli Bożej, módl się za nami. Święta Faustyno, przykładzie ofiarnej służby, módl się za nami. Święta Faustyno, opiekunko troskliwa dusz kapłańskich i zakonnych, módl się za nami. Święta Faustyno, ochrono przed złem ludzi młodych i dzieci, módl się za nami. Święta Faustyno, nadzieją upadających i zrozpaczonych, módl się za nami. Święta Faustyno, umocnienie chorych i cierpiących, módl się za nami. Święta Faustyno, wspierająca ufność w sercach konających, módl się za nami. Święta Faustyno, ofiarująca się za grzeszników, módl się za nami. Święta Faustyno, zatroskana o zbawienie wszystkich ludzi, módl się za nami. Święta Faustyno, orędowniczko cierpiących w czyśćcu, módl się za nami. Święta Faustyno, prosząca o miłosierdzie Boga dla całego świata, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Faustyno, abyśmy życiem i słowem głosili światu orędzie miłosierdzia. Módlmy się. Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar życia i posłannictwa świętej Faustyny i za jej wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w postawie ufności wobec Ciebie i miłosierdzia względem bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wspieraj mnie przed Panem.
Dzienniczek świętej siostry Marii Faustyny Kowalskiej, profeski wieczystej Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Czwartek, adoracja nocna. Kiedy przyszłam na adorację, zaraz mnie ogarnęło wewnętrzne skupienie i ujrzałam Pana Jezusa przywiązanego do słupa, z szat obnażonego. I zaraz nastąpiło biczowanie. Ujrzałam czterech mężczyzn, którzy na zmianę dyscyplinami siekli Pana. Serce mi ustawało, patrząc na te boleści. Wtem rzekł mi Pan te słowa: cierpię jeszcze większą boleść od tej, którą widzisz. I dał mi Jezus poznać, za jakie grzechy poddał się biczowaniu. Są to grzechy nieczyste. O, jak strasznie Jezus cierpiał moralnie, kiedy się poddał biczowaniu. Wtem rzekł mi Jezus: patrz i zobacz rodzaj ludzki w obecnym stanie. I w jednej chwili ujrzałam rzeczy straszne. Odstąpili kaci od Pana Jezusa, a przystąpili do biczowania inni ludzie, którzy chwycili za bicze i bez miłosierdzia siekli Pana. Byli nimi kapłani, zakonnicy i zakonnice i najwyżsi dostojnicy Kościoła, co mnie bardzo zdziwiło. Byli ludzie świeccy różnego wieku i stanu. Wszyscy wywierali swą złość na niewinnym Jezusie. Widząc to, serce moje popadło w rodzaj konania. Kiedy go biczowali kaci, milczał Jezus i patrzył się w dal. Ale kiedy go biczowały te dusze, o których wspomniałam wyżej, to Jezus zamknął oczy i cicho, ale strasznie bolesny, wyrwał się jęk z jego serca. I dał mi Pan poznać szczegółowo ciężkość złości tych niewdzięcznych dusz. Widzisz, powiedział, oto jest męka większa nad śmierć moją. W ten czas zamilkły i usta moje, i zaczęłam odczuwać na sobie konanie. I czułam, że nikt mnie nie pocieszy ani wyrwie z tego stanu, tylko ten, który mnie w niego wprowadził. Wtem rzekł do mnie Pan: widzę szczery ból serca Twego, który przyniósł niezmierną ulgę sercu mojemu. Patrz i pociesz się. Wtem ujrzałam Pana Jezusa przybitego do krzyża. Kiedy Jezus chwilę na nim wisiał, ujrzałam cały zastęp dusz ukrzyżowanych tak jak Jezus. I ujrzałam trzeci zastęp dusz i drugi zastęp dusz. Drugi zastęp nie był przybity do krzyża, ale dusze trzymały silnie w ręku krzyż. Trzeci zaś zastęp dusz nie był ani ukrzyżowany, ani nie trzymał w ręku krzyża silnie, ale wlokły te dusze krzyż za sobą i były niezadowolone. Wtem rzekł mi Jezus: widzisz te dusze, które są podobne w cierpieniach i wzgardzie do mnie, te też będą podobne i w chwale do mnie. A te, które mają mniej podobieństwa do mnie w cierpieniu i wzgardzie, te też będą miały mniej podobieństwa i w chwale do mnie. Najwięcej dusz ukrzyżowanych było ze stanu duchownego. Widziałam także i dusze znajome ukrzyżowane, co mi sprawiło wielką radość. Wtem rzekł mi Jezus: w jutrzejszym rozmyślaniu zastanawiać się będziesz nad tym, coś dziś widziała. I zaraz znikł Jezus. Piątek. Byłam chora i nie mogłam iść na mszę świętą. Z rana o godzinie siódmej
Ujrzałam swego spowiednika, który odprawiał mszę świętą, podczas której widziałam dziecię Jezus. Pod koniec mszy świętej znikło widzenie i ujrzałam się jako przedtem w swej celi. Radość mnie ogarnęła niewymowna, że chociaż nie mogłam być w naszej kaplicy na mszy świętej, słuchałam jej jednak z bardzo oddalonego kościoła. Jezus wszystkiemu zaradzić może. 30 lipca 1935 roku. Dzień świętego Ignacego. Modliłam się gorąco do tego świętego, robiąc mu wyrzuty, jak może patrzeć na mnie, a nie przyjść mi z pomocą w tak ważnych sprawach, to jest w spełnieniu woli Bożej. Mówiłam do tego świętego: Ty, patronie nasz, któryś był zapalony żarem miłości i gorliwości o większą chwałę Bożą, proszę Cię pokornie, dopomóż mi w spełnieniu zamiarów Bożych. Było to w czasie mszy świętej. Wtem ujrzałam po lewej stronie ołtarza świętego Ignacego z dużą księgą w ręku, który mi rzekł te słowa: Córko moja, nie jestem obojętny na sprawę Twoją. Reguła ta da się zastosować i w tym zgromadzeniu. Wskazując ręką na księgę, znikł. Ucieszyłam się niezmiernie tym, jak bardzo święci o nas myślą i jak ścisła łączność jest z nimi. O dobroci Boża, jak piękny jest świat wewnętrzny, że już tu na ziemi obcujemy ze świętymi. Cały dzień odczuwałam bliskość tego drugiego mi patrona. 5 sierpnia 1935 roku. Święto Matki Bożej Miłosierdzia. Przygotowałam się do tego święta z większą gorliwością niżeli w inne lata. W dniu tym rano doznałam walki wewnętrznej na myśl, że muszę opuścić zgromadzenie, które się cieszy szczególną opieką Maryi. W tej walce przeszła mi medytacja, pierwsza msza święta. Podczas drugiej mszy świętej prosiłam Matkę Najświętszą, że trudno mi jest się rozłączyć ze zgromadzeniem tym, które jest pod szczególną opieką Twoją, o Maryjo. Wtem ujrzałam Najświętszą Pannę, niewymownie piękną, która się zbliżyła do mnie, od ołtarza do mojego klęcznika i przytuliła mnie do siebie. I rzekła mi te słowa: Jestem Wam Matką z niezgłębionego miłosierdzia Boga. Ta dusza mi jest najmilszą, która wiernie wypełnia wolę Bożą. Dała mi zrozumieć, że wiernie wypełniłam wszystkie życzenia Boga i w ten sposób znalazłam łaskę w oczach Jego. Powiedziała: Bądź odważna, nie lękaj się złudnych przeszkód, ale wpatruj się w mękę Syna mojego, a tym sposobem zwyciężysz. W pewnej chwili Pan mi powiedział: Córko moja, bierz łaski, którymi ludzie gardzą. Bierz, ile udźwignąć zdołasz. W tej chwili dusza moja zalana została miłością Bożą. Czuję, że jestem złączona z Panem tak ściśle, że nie umiem znaleźć wyrazu, którym bym mogła dobrze określić tę łączność. Czuję, że wszystko, co Bóg ma, wszystkie dobra i skarby moimi są. Chociaż niewiele się nimi zajmuje, bo mi wystarcza On jeden sam. W Nim widzę wszystko, poza Nim nic. Nie szukam szczęścia poza wnętrzem, w którym przebywa Bóg. Cieszę się Bogiem we własnym wnętrzu. Tu z Nim ustawicznie przebywam. Tu jest największa moja z Nim zażyłość. Tu z Nim przebywam bezpiecznie. Tu nie dosięga wzrok ludzki. Najświętsza Panna zachęca mnie do takiego przestawania z Bogiem. Cóż to szkodzi mi żyć w otoczeniu serc niechętnych, gdy mam pełnię szczęścia w duszy własnej? Albo co mi pomoże życzliwość serc innych, jeżeli nie posiadam we własnym wnętrzu Boga? Kiedy mam Boga we własnym wnętrzu, cóż mi kto szkodzić może? Thank you.
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego
Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki
miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. I'm
teraz wspólnie akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Pan z Wami. Na wszystkich drogach miłosierdzia niech Was strzeże, umacnia oraz prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu.